Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa w Działdowie ma już 80 lat i należy do największych na terenie powiatu działdowskiego. Obecnie w zasobach spółdzielni znajduje się aż 46 budynków mieszkalnych, w których jest 2012 lokali i 223 garaże. 27 września odbyły się obchody okrągłego jubileuszu. W ciągu tych kilkudziesięciu lat nieprzerwanej działalności spółdzielni można dopatrzyć się momentów bardziej i mniej wzniosłych. Często podyktowane one były czynnikami zewnętrznymi, obowiązkiem dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa czy też zasad gospodarki rynkowej. Trzeba jednak przyznać, że zawsze zarządzający spółdzielnią wprowadzali nowatorskie sposoby zarządzania, stosowali nowoczesne rozwiązania technologiczne i nigdy nie zadowalano się byle jakością, mając na uwadze i względzie poszanowanie majątków członków spółdzielni. Jedną z największych inwestycji w minionych latach było pozyskanie dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej na termomodernizację czterech budynków przy ulicy Norwida. Spółdzielnia z tym projektem poradziła sobie bez zastrzeżeń, co podkreślił wicemarszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Spółdzielnie mieszkaniowe są bardzo dobrymi beneficjentami, jeżeli chodzi o zdobywanie środków unijnych. W naszym regionie mniej więcej tak to wygląda, że około 100 milionów złotych w ramach rewitalizacji, w ramach też projektów tak zwanych e-usług dla ludności, spółdzielnie mieszkaniowe pozyskały pieniądze, pozyskały praktycznie dla mieszkańców, dla państwa. I ta spółdzielnia tutaj w Działdowie jest również takim dobrym beneficjentem, dobrym gospodarzem. Widać to zresztą, jak zadbane są obiekty, które stanowią współwłasność wszystkich lokatorów, wszystkich mieszkańców. W ostatnich latach powstały nowoczesne i bezpieczne place zabaw, pojawiły się siłownie plenerowe, zadbano o otoczenie bloków i postanowiono rozpocząć działalność kulturalno-oświatową. Liczne działania docenił Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie. Leszek Klonowski wręczył zarządowi działdowskiej spółdzielni odznaczenie Krajowej Rady Spółdzielczej za zasługi dla spółdzielczości. W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego chciałbym na ręce zarządu Rady Nadzorczej złożyć Państwu bardzo serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu. Według tych najnowszych obowiązujących przepisów 80 lat to pewna emerytura, ale sądząc po dynamice, którą reprezentuje zarząd, po rozwoju i tym, co się w ogóle w spółdzielni dzieje, myślę, że ta emerytura jeszcze daleko, daleko przed Wami. Podczas spotkania wręczono również medale Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Odznaczenia przyznano ponad 20 osobom. Na placu przy ulicy Świerkowej przez kilka godzin trwał festyn plenerowy. Nie zabrakło występów artystycznych i szeregu atrakcji dla najmłodszych. Z okazji okrągłego jubileuszu Telewizja Mazury przygotowała program podsumowujący 80 lat działdowskiej spółdzielni. Materiał dostępny jest na stronie internetowej www.telewizjamazury.pl.